Grzegorz Gusiek-Białas, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Już wcześniej widziałem Cię w okolicach MMA VIP, byłeś cały czas jako narożnik, jako przyjaciel, jako osoba towarzysząca wielu zawodnikom, a jako zawodnik, co, propozycja została Ci złożona? Tak, tak, padła fajna propozycja, żeby się troszkę pokazać. Nie ukrywajmy, freak fighty teraz robią się coraz bardziej popularne. Ja mam coraz większe potrzeby, bo urodził mi się synek i trzeba na to zarobić wszystko. Ale jednak mimo wszystko to jest walka, to nie jest tak, że to jest, powiedzmy, towarzyskie spotkanie, zawsze może coś się stać, nie obawiasz się trochę? Tomek, znasz mnie tyle lat, wiesz, że ja nie boję się żadnych wyzwań, walczyłem w wielu miejscach na świecie z różnymi rywalami, lepszymi bądź gorszymi, wygrywałem lub przegrywałem, ale to gdzieś tam siedzi we mnie, że to jest taka chęć, żeby dalej coś robić ze sobą, no już starych drzew się nie przesadza, no. A rywal, ty miałeś jakikolwiek konflikt, bo bardzo sportowo dzisiaj zachowywaliście się z dużą rewerencją wobec siebie, respektem. Myśmy się o tym zestawieniu dowiedzieli 2 godziny temu tak naprawdę. Na szybko zestawienie, bierzemy, okej, dograne finanse, wszystko dograne. Żadnych tam konfliktów nie mamy, tu właśnie chcemy pokazać to MMA VIP, że jak sama nazwa wskazuje, VIP, będziemy trzymać poziom pewien, nie będzie sztucznych konfliktów, nie będzie bluzgów z naszych stron do siebie. Wychodzimy, robimy sportową robotę. Dzień przed już przestajemy się lubić. Dzień walki, wchodzimy, bijemy się. Wychodzimy z klatki, jesteśmy dalej ludźmi i tym się będziemy kierowali. To ty tak naprawdę chcesz zaprezentować w klatce, jeśli chodzi o formę sportową? Na pewno chcę pokazać to, z czego zawsze słynąłem, czyli dobry parter. Ale też nie to, że będę unikał stójki, bo robię bardzo dużo stójki teraz i boksu i kopię troszkę. Także chcę pokazać piękne MMA po prostu. Z Żuromem współpracujecie jeszcze? Nie, ogółem się rozstaliśmy przy jasnych warunkach, kolegujemy się dobrze. Na tej gali w ogóle też będę w podwójnej roli, ponieważ nie tylko jako zawodnik, ale jako trener, ponieważ przygotowuję Marka Molaka do walki też. No właśnie, prowadzący i dzisiaj ma być ogłoszony jako zawodnik, to słyszałem już tutaj w kuluarach. Co ty myślisz o tym? Bo już to nie pierwszy jego występ i dobrze się pokazywał, chociaż miał trudne momenty z Darolwem chociażby. Tak, tak. Pozdrawiamy Darolwa, oczywiście. Pozdrawiamy, tak. Darek, szykuj się, bo idę po ciebie. Daro jest teraz bardzo popularną postacią i nie z każdym będzie brał pojedynek, to też trzeba na to zwrócić uwagę, trzeba coś pokazać jeszcze. Tak, tak, właśnie ja po to tu jestem, bo już jakiś czas temu Daro sam mi proponował walkę, jeszcze na galach PL MMA, natomiast na PL MMA, nawet jakby dalej istniało, to ja nigdy już nie zawalczę, nie zamierzam, temat ucięty i tyle. Ale tak, jeżeli będzie kiedyś taka propozycja, zasięgi moje wzrosną, to bardzo chętnie z Darkiem się zmierzę. Właśnie, bo ty miałeś jakieś oczekiwania względem rywali, czy po prostu przyszedłeś tu dzisiaj i czekałeś, aż ogłoszą rywala? Ogółem miałem parę propozycji, gdzieś tam się niektóre pewnie nie skleiły organizatorowi. Ja powiedziałem organizatorowi, Darek, słuchaj, daj mi rywala, ja mówię tak i robimy to. I warunki finansowe, wszystko, długie negocjacje czy krótki czas? Króciutko, ale akurat z organizatorem się bardzo dobrze znamy i myślę, że i jedna i druga strona jest usatysfakcjonowana. Jak przygotowania będą wyglądały teraz u Ciebie? Gdzie Ty trenujesz teraz? Obecnie jestem i trenerem, i zawodnikiem KSW CrossFight Gym, tam też trenuję, przygotowuję się. Jeżdżę po klubach, robię sparingi, no teraz byłem na Europie, skorzystałem z gościnności klubu w Zamościu, porobiliśmy spary, wszystko fajnie wygląda, kondycja jest, siła jest. Głowa też zagra, myślę, bo też troszkę zacząłem rozsądniej podchodzić do życia, także będzie dobrze. Ale cały czas na Pradze mieszkasz? No niestety trochę tak, bo jednak Kamionek dalej jest Pragą, jako Praga Południe, od 2 lat mieszkam na Kamionku. Moje serce przez to krwawi, natomiast Praga Północ dalej jest, była i będzie w moim sercu. Jeżeli będę miał taką możliwość przenieść się na swoje, na Pragę, to zrobię. A Praga się zmienia, nie? Tak, Praga się zmienia, budują się coraz to nowe budynki, są galerie, płonie też wiele kamienic na miejscu, w których powstaną nowe budynki, także bez zmian na Pradze.
To w takim razie tak, dajcie dobrą walkę, dziękuję bardzo za rozmowę i co, do zobaczenia na następnej konferencji, później walka. Tak, dziękuję i pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia.